prezydenta. No ale to już my na to nic nie możemy poradzić. Płacił tam, gdzie uważał za stosowne. Więc słuchajcie, to jest wszystko bardzo ciekawe, jak sobie zestawimy te wyniki moich obliczeń, które no, tu pokazywałem wam w tym roku. Czekam gdzieś tak w okolicach końca stycznia albo lutego powinny być wyniki za ten rok, bo policzę dalszy ciąg. Ale słuchajcie, no o Ukrainę jest się co bić, bo Rosja bez Ukrainy to jest tylko takie mocarstewko. Jakby połknęła Ukrainę, to rzeczywiście byłaby groźna dla otoczenia, bo to by było, no kochani, to by było, prawie by zdublowali Niemców. 8,4 plus 5 to jest 13,4, tak, a Rosja ma 6,9. Niemcy, przepraszam, ma 6,9. Tam mocarstwa wiedzą, o co się biją. Chociaż nasi nie potrafią tego liczyć i tylko tak felietonowo to oceniają, ale no, w miarę poprawnie. A mój ojciec jest zwolennikiem teorii, że Ukraina ani nie powinna wejść do Unii, ani nie powinna się trzymać z Rosji. No ale czy to jest możliwe? Tylko z Polską. No tak, no ale to później, najpierw musi do Unii wejść, dlatego że inaczej to by znowu wyglądało na to, że polski imperializm może, tak. A tego się boją. I mamy dwóch wrogów, Rosji i Niemców. To absolutnie, tak. Od razu. By się powtórzyła sytuacja z dwudziestolecia dokładnie. No dobrze, więc ale słuchajcie. Pan profesor dwa tygodnie temu mówił, że Chiny tak. Też mają w tej sprawie coś dużo do powiedzenia. No Chiny wchodzą, ale oni no. Tak. Delikatnie, po cichutku, bez krzyku, bez hałasu. Ale Janukowicz jeździł tam do Chin. No jeździł. Ja jestem ciekaw, co w Chinach uznali. Bo co tam w Moskwie, to jest tu i teraz, a co z Chinami, to jest na później. Przyszłość świata będzie kształtowana przede wszystkim przez Chiny. No to jest kwestia paru lat. Ale już ale na razie chcą z jednej z naszych grup seminaryjnych już się tam koledzy niektórzy uczą chińskiego. Jak mi zaczęli mówić, to bardzo trudny język, ale niech się uczy. Znajomy córkę 6-letnią wysłał już na chiński teraz. No, przyszłościowo. Słusznie, tak. Zamiast z angielski to jest język no, tych okupantów, teraz się uczy chińskiego. Język przyszłych. No. Ale przynajmniej są daleko. Nie, no może tak, ponieważ Viktor Orban na Węgrzech właśnie współpracuje, mimo tego, że tu dekomunizacja, nawrót do tradycji, korony węgierskiej i tak dalej. Wszystko według zasad religii katolickiej, chociaż on jest kalwińskiego wyznania. Ale teraz papież stawia na ekumenizm ostatnio. I tak dalej. No to jest drobnostka w tym przypadku akurat. To co? W przypadku Orbana to jest drobnostka, bo akurat większość Węgrów jest katolicka i on nie będzie paskudził kościołowi katolickiemu. Kościołowi katolickiemu. No jest że, ten, że Orban jest tu kalwińskiego wyznania. Papież powiedział, że w tej chwili bez różnicy wyznania wszyscy chrześcijanie są mordowani na świecie. O to chodzi. Że on tam wpuścił masowo chińskich inwestorów. A celowo właśnie, żeby wyprzeć kapitał unijny. Taki mają Węgry w tym interes. I nie wpuszczać rosyjskiego. Znaczy z Rosją oni też w tych sprawach rurociągów to Węgrzy normalnie współpracują. Znaczy są te zaszłości, ta interwencja i tak dalej z 1956 roku. Ale to wszystko, nad tym wszystkim przeszedł Orban do porządku dziennego. Może jakieś tam drobne odszkodowania Rosja wypłaci, czy coś takiego. Ale tą nitkę przez Węgry Rosja spokojnie buduje. Obawiam się, że nie wypłaci, jak znam historię Rosji. Znaczy podobno to już wszystko jest załatwione dawno temu. Ale kasy nie ma. A cel jest taki, żeby właśnie tych z Zachodu wywalić z Węgier. No tak, no ale to... Ale nie tylko z ale dla Unii optymistycznym akcentem jest to, co się dzieje na Euromajdanie. I nasz premier, były premier, a później przewodniczący Parlamentu Europejskiego wzniósł okrzyk
niech żyje Euromajdan, znaczy sława Euromajdanu po ukraińsku wniósł i to bardzo się podobało, no przynajmniej na to się przydaje. Niektórzy psioczą, że Jarosław Kaczyński powiedział uboskie pozdrowienie, sława Ukrainu. A to nie tylko uboskie, to jest ogólnoukraińskie. No ogólno, ale niektórzy to kojarzą właśnie z tym. No, to jest test inteligencji w wojsku się przypomina, którego już nie będę tu wymieniał. Więc słuchajcie, proszę. W wcześniejszych zajęciach mówiliśmy o znaczeniu małżeństwa monogamicznego. Tak, tak. I pojawił się temat Rosji i pan profesor powiedział, że Rosja to jest mieszanka cywilizacyjna i to już od XVII wieku. Tak, ale Koneczny mówi, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, że to degradacja wtedy zachodzi. No to jak to jest, że tu od XVII wieku mieszanka nie pali jeszcze? Proszę pana, to jest taka sprawa, że Koneczny te sprawy ujmował statycznie. Ja bym to traktował jako statykę cywilizacji, opis. I tutaj rzeczywiście no, to jest niekonsekwentne, ale Rosja ten temat rozwiązała bardzo prosto, mianowicie tam są elementy jednej i drugiej cywilizacji. W okresach stabilizacji dominuje bizantynizm. No to można powiedzieć czasy Mikołaja I, można też powiedzieć, no, carycy Katarzyny, to przecież jakby nie było niemiecka księżniczka, więc wychowana w bizantynizmie, w wersji niemieckiej nawet nie, pruskiej raczej, a nie rosyjskiej. Później w okresie Breżniewa też raczej dominował bizantynizm. Nawet mówiono car Breżniew, ten cały przepych bizantyjski, te dążenie do zachowania status quo. No a w momentach kryzysu, oczywiście, ponieważ no, tutaj nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, to jest tak jak przy sprawdzaniu przy pokerze. To ja sprawdzam, ale to za to się płaci oczywiście. No to mężczyzna. To wtedy z korzenia wybija turańszczyzna. I to tak można powiedzieć, kiedy to było widoczne. No, tutaj za naszych czasów, w ciągu ostatniego stulecia, to tak. Stalin to była turańszczyzna typowa. Eksperyment porewolucyjny, gdzie próbowano, no najpierw Lenin to chciał elementy łacińskiej cywilizacji, zapatrzył się w Szwajcarię, bo tam długo siedział i chciał wprowadzić elementy cywilizacji łacińskiej. Może zresztą jeszcze i niektórzy inni bolszewicy też. Z kolei towarzysze pochodzenia żydowskiego, no to chcieli wprowadzić pewne elementy cywilizacji żydowskiej, to znaczy traktować Marksa tak jak proroka, jako objawienie, ja to mówię, objawienie świętego Marksa, Engelsa, później Lenina, później Stalina dołączyli i to już przestało funkcjonować. Ideologicznie. Ale to trwało kilkanaście lat. To znaczy, do momentu, kiedy Stalin zaczął tak zwaną walkę z trockizmem, a faktycznie ze starymi bolszewikami. I oczywiście to się skrupiło na towarzyszach pochodzenia żydowskiego i na Polakach. To są najpierw te czystki w pierwszej połowie lat 30. z zamykaniem, ale jeszcze nie było tak rozpowszechnione mordowanie w tym okresie. No, na czele aparatu tego, powiedzmy, OGPU stał polski Żyd, to jest istotna sprawa. I Jagoda. Genrich Jagoda, Jos Henryk Jagoda. Tak jest. Żydowskiego aptekarza z Łodzi. Tak jest, tak. Tak. On był polskim, naszym Żydem. I on to jeszcze trzymał w jakichś
w jakichś takich granicach, no, wyznaczonych turańszczyzną stalinowską, bo stalinizm to była recydywa turańszczyzny na całego. Przyjmował przecież na miejsce starych bolszewików, przyjmował ludzi z carskiego aparatu przecież. Widzę słynne 50 lat w szeregu hrabiego generała Ignatiewa, to ja wam o tym opowiadałem już chyba. To bardzo ciekawa lektura, warto to przeczytać. No i później, słuchajcie, następuje za czasów Jeżowa, następuje no już rozprawianie się z Polakami, z likwidacją KPP włącznie. Za tym oczywiście, no jak wiemy, dzięki badaniom naszym, już naszej Narodowej Akademii Informacyjnej, naszych kolegów, za tym stał wywiad niemiecki oczywiście. To było przygotowane, bo Jeżow był wprawdzie Żydem nie niemieckim, tylko rosyjskim, czyli Chazarem. No to tacy to są Żydzi, no można powiedzieć specyficzni, którzy bardzo się nie lubili i z naszymi Żydami, i z niemieckimi, i z sefardyjskimi, no ze zrozumiałych względów, bo to byli po prostu Żydzi tulańcy. Oni sobie przyjęli cywilizację żydowską jako dekorację ze względów politycznych jeszcze w średniowieczu, ale ujmowali ją bardzo powierzchownie. Właściwie nie Żydzi. Właśnie, no, w sensie... Tylko, że już no, w sensie oczywiście biologistycznym nie Żydzi, oczywiście, że nie. To zresztą odkrył ponownie tę sprawę profesor Shlomo Sand z Izraela. Ale nie Karaimi, tylko ci, którzy przeszli na talmudyczny judaizm. No. Ci Hazarowie. Bo tylko takich interesował. No i teraz, oczywiście z Karaimi to jest zupełnie jeszcze... Ale też mają pochodzenie hazarsko-połowieckie. Tak, no takie raczej powiedziałbym tatarskie. Bardziej niż hazarskie. W każdym razie, no ponieważ w Rosji Żydzi byli prześladowani, więc bardzo chętnie popierali państwa centralne z oczywistych względów. No zresztą nasz Piłsudski też stawiał na państwa centralne z analogicznych powodów w pierwszym okresie I wojny światowej. No i w związku z tym oni bardzo chętnie z wywiadem, no wielu z nich bardzo chętnie z wywiadem niemieckim współpracowało, a już w każdym razie bolszewicy mieli poparcie całej agentury niemieckiej, łącznie z arystokracją na dworze cara miłościwego. Można powiedzieć, taki internacjonalizm. Czyli Baltendojcze też popierali? Tak, jak najbardziej, no oczywiście. To opowiadałem wam to wydarzenie gdzieś w 15 chyba roku, czy 16, kiedy Riga została zajęta przez... 1915. 15, tak. No to Dmowski, który wtedy jako... poseł do Dumy tam się obracał w tych politycznych sferach, to opowiadał taką scenę, że na arystokratycznym klubie petersburskim jeden z generałów świty cesarskiej nagle wznosi toast, mówi: nasi już zajęli Rygę. Więc Rosjanie mu zwrócili uwagę, jak pan śmie, będąc oficerem rosyjskim, wyrażać się w ten sposób. A on mówi: jestem wiernym sługą najjaśniejszego pana Mikołaja II. Ale pozwólcie mi być Niemcem. No dialogowiec można. Jak Dmowski mówi, to w ich domach wisiały dwa portrety. Cesarza Wszechrosji i Kajzera Wilhelma, a pod tym portret Bismarcka. Oni żyli kulturą niemiecką, no w ogóle uważali, że Dreikaiserbund to jest podstawa porządku światowego. No tak jak teraz, powiedzmy, Sojusz Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Byli przeciwni wojnie rosyjsko-niemieckiej,
wśród ministrów rządu carskiego w 14 roku tylko jeden minister spraw zagranicznych, Sazonow, był za wojną. Reszta wszyscy byli przeciwni temu. No dlatego liczono na wybuch powstania tutaj w Kongresówce, żeby uruchomić tą klauzulę traktatu z Ottawą, która pozwalała się w wyniku wybuchu powstań mniejszości albo rewolucji jednostronnie wycofać. Ale z powstania nic nie wyszło. Ale to byli tak zwani Niemcy bałtyccy, czyli arystokracja i szlachta niemiecka. No tak, głównie, ale nie tylko. Zamieszkała na Łotwie i w Estonii. Tak, ale nie tylko. Potomkowie krzyżaków i kawalerów mieczowych od 13 wieku podbili tam te tereny i połączyli się z państwem krzyżackim, a później Lenno Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej, później Szwecji, częściowo Estonia. Jak ja się uczyłem, to były skutki majoratu, dlatego że majorat polegał na tym, no u nas to tylko ordynacje podlegały majoratowi. Natomiast tam na tych terenach Rzeszy, no to dziedziczył majątek najstarszy syn. No a ci młodsi gdzieś się musieli podziać. No to państwo krzyżackie mówiło, chodźcie tu, a będzie, to wam lepiej będzie. Ja się tam ale z Łotwą i Estonią się trochę obeszli łagodniej niż z Prusami, ponieważ tam miasta się zniemczyły. Hansa tak, tam działała. Ale wieś pozostała łotewska lub estońska, te narody przetrwały. No tak, z tym, że one były kulturowo trochę bliższe, powiedzmy sobie szczerze, Niemcom niż Prusowie. Znaczy to te Łotysze to tak samo Bałtowie, tak jak Litwini i Prusowie, tylko po prostu jak się zakon krzyżacki sekularyzował, to te narody przeszły wszystkie w całości na religię ewangelicko-augsburską. To dlatego tak się stało. No, tak jak w całej Skandynawii. Chyba musiały tam być jeszcze jakieś wcześniejsze korzenie, że to tak gładko poszło, ale to już mniej. Jeszcze Szwecja działała, zwłaszcza w Estonii. Zwłaszcza w Estonii. Która była protestancka. Tam zresztą do dzisiaj są silne szwedzkie wojny. Więc proszę was, taka to była wtedy sytuacja i rewolucja lutowa została też wywołana w celach prowokacyjnych, no po prostu proniemiecka frakcja na dworze carskim sprowokowała rewolucję przez to, że wstrzymała dostawy żywności w Rosji, która miała żywności zawsze pod dostatkiem i eksportowała. Wtedy wstrzymano dostawy do Piotrogrodu. Głód, kolejki stały od wieczora do rana. No i to doprowadziło do wybuchu. A jeszcze jeden ciekawy fakt mi się nazwał. Właśnie zmiana nazwy stolicy, ówczesnej stolicy Rosji z Sankt Petersburg na Piotrogród. To właśnie w związku z wojną. Celowa odcięcie się od niemieckich korzeni i celowa rusyfikacja nazwy. Skoro jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, to nie możemy nazywać naszej stolicy Sankt Petersburg. No i to było dosyć silne tendencja, bo po rewolucji lutowej rząd tymczasowy dalej prowadzi wojnę z Niemcami i Austro-Węgrami. Ale podobnie brytyjska rodzina królewska też się odcięła od swoich niemieckich korzeni, Coburg von Sachsen, Coburg Gotha, Coburgowie, i zmienili nazwisko od siedziby dynastii, czyli od zamku Windsor, na dynastia Windsor. Można powiedzieć gra znaczonymi kartami. Ale tak czy owak, później Lenina tam przepuszczono, znana historia. Na później w każdym razie, proszę was, w siedzeniu II wojny światowej zaczęła się ostra rozgrywka, o której zresztą pisze w trzeciej części tego swego opracowania, którego jądrem jest tłumaczenie pisma Jeżowa, które zapoczątkowało właściwie ludobójstwo przeciwko ludności polskiej. To tylko nie z przyczyn rasowych, jak Hitler robił, tylko z przyczyn kontrwywiadowczych. Zresztą Turcy też z Ormianami w 15 roku. Też z przyczyn kontrwywiadowczych się ostro rozprawiali, bo uważali, że Ormianie to jest potencjalna agentura
rosyjska. Ale to nie była do końca prawda oczywiście, tylko... To takie uogólniające twierdzenia nigdy nie są do końca prawda. Co rządzi Turcją, doszli do wniosku, że każdy Ormianin to jest agent rosyjski. Tak, podjęli decyzję o zorganizowanym ludobójstwie tak Ormian. Znaczy, można to nazwać holokaustem, chociaż właściwie... I tutaj Jeżow też podobną genocyd podsunął Stalinowi, też z przyczyn kontrwywiadowczych, a nie rasowych. I jest trzecia część w tej chwili, zakazana historia, już jest w kioskach. No nie we wszystkich, ale namawiam, bo tam jest wstęp do tego jeszcze. Trzecia część wstępu do każdej części pisał nasz doktor Brzeski. W każdym razie sprawa była o tyle ciekawa, że na szefa tego GUKP, czyli Główne Uprawnienie Gospodarstwa Niezapasności, po raz pierwszy przyszedł nie czekista, tylko aparatczyk partyjny, bo Jeżow był w aparacie partyjnym. No i zaczął czystkę od aparatu OGPU. Jagodę i innych pooskarżali przede wszystkim o to, że to są polskimi agentami. Jeszcze tam inne wywiady dodawano. Jeszcze japoński. Na okrasę. Polski współpracował z japońskim, więc można powiedzieć, że nie było to tak całkiem wszystko wyssane z palca. Fiński, amerykański. Tak. No i co najciekawsze, namawiam na lekturę książki Krywickiego, Waltera Krywickiego, to jego pseudonim zresztą. Byłem agentem Stalina, ale tylko proszę czytać wydanie Kultury Paryskiej, bo to, co teraz wyszło, jest ocenzurowane i to w bardzo ciekawy sposób. Ja czytałem kiedyś to paryskie tłumaczenie, wyszło chyba w 60-tych latach. Krywicki był szefem wywiadu radzieckiego na Zachodzie, który działał dosyć sprawnie. No i jak został wezwany do Moskwy, to wiedział, czym to się może skończyć, czy prawie na pewno skończy, odmówił powrotu. Oczywiście go uznano za zdrajcę, on napisał tą książkę. I w tej książce bardzo ciekawy jest fragment, który został usunięty w obecnym wydaniu polskim. Proszę to sprawdzić oczywiście, porównując w takich dobrze zaopatrzonych bibliotekach, jak choćby Centralna Biblioteka Wojskowa, to wydanie paryskie jest oczywiście. I tam jest bardzo ciekawa rozmowa. Wysoki oficer wywiadu niemieckiego, wtedy już III Rzeszy. Zapytany, jak on ocenia to, co się dzieje w Rosji, bo tam bardzo wielu ludzi dostawało zarzut, że są niemieckimi agentami. To nie tylko jako polskich agentów, ale najrozmaitszych, niemieckich też. No pytają go, jak on to ocenia, bo w świetle ostatnich procesów moskiewskich, bo to przecież nagłaśniano, są kapitalne przemówienia sądowe Andrzeja Wyszyńskiego, wydane przez Książkę i Wiedzę w polskim tłumaczeniu. Namawiam na lekturę. To zobaczycie, sądowy materiał już, nie tylko operacyjny. No i proszę was, w świetle tych procesów to wychodzi na to, że już wywiad niemiecki w Związku Radzieckim leży w gruzach. A Niemiec się tylko roześmiał i mówi, no cóż, do naszych prawdziwych agentów to jeszcze mają bardzo daleko, a w atmosferze szpiegomanii najlepiej czują się prawdziwi szpiedzy. Głębokie słowa. Więcej nie powiedział, ale to fachowcom wystarczy. To można by zadedykować panu Macierewiczowi i jego czeladce jako wypowiedź nieruskiego jakiegoś tam prawda, komunisty zwyrodniałego, tylko niemieckiego fachowca, za Abwery jeszcze, bo to jeszcze wtedy Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy nie zdominował Abwery,
I główny wywiad niemiecki to była przede wszystkim Abwera. Czyli wojskowy. Tak, tak, wojskowy. A w mojej tej książce o wojnie informacyjnej w dwudziestoleciu, ja tam to opisuję szczegółowo. Właściwie Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy powstał dopiero w jesieni 1939 roku. A to jest rok 1937-1938. No więc ja mówię, że ten oficer niemiecki wiedział, co mówi, jeżeli wiedział, że Jeżow to jest niemiecki agent. A ten nawiar na Jeżowa to zrobiła nasze Unsere Allenstein, oficer Sztele, czyli jak ja się śmieję, nasi koledzy z Olsztyna, którzy publikują swoje wyniki polskiej Misji Narodowej na tym blogu i oni się w sprawach niemieckich specjalizują. Zrobili bardzo ciekawe analizy właśnie. I to wszystko pasuje, no to wam chyba już mówiłem, prawda? Mi się przypomina Józef Światło, który był agentem amerykańskim. Najpierw był polskim agentem. A jeszcze torturował ludzi z Armii Krajowej i Ludowego Wojska Polskiego, taki... oskarżanych o to, że są agentami amerykańskimi. Tak, ale to takich, żeby się uwierzyli. Takich, co no, tylko już tam byli żołnierzami niezłomnymi, a tacy nie byli potrzebni wywiadowi amerykańskiemu, no, oczywiście, a angielskiemu. Ale w ten sposób inni myśleli, że to jest jakiś wzorcowy, radziecki. Absolutnie, no on się w ten sposób uwiarygodniał. Boski... Znaczy ja nie wykluczam, że Jeżow też jakichś mniej ważnych, prawdziwych niemieckich agentów powykańczał. Ale no, to, co trafić. Było najważniejsze... Jak się Kierka rąbała, to mogła trafić no, właściwe drewno. A z nim się dopiero rozprawił Beria, który Chruszczow sam ujawnił. To z kolei Żyd Mingrewski, gruziński. No, ale przede wszystkim agent brytyjski. To jest bardzo ciekawa sprawa. I to, jeżeli chodzi o stosunek jego do sprawy polskiej, to bardzo precyzyjnie pasuje. Nie wiem, czy ja mam tę analizę przedstawiałem. No może nie wszyscy koledzy byli, to słuchajcie, w ramach przygotowań do II wojny najpierw to wszystko było w płaszczyźnie tajnej wojny. Od tego się zaczęło. Więc najpierw wywiad niemiecki wyczyścił z wpływów polskiego wywiadu. No to właśnie Jeżow to robił. Potem angielski wywiad rozprawił się z niemieckim wywiadem, przygotowując dalszy ciąg. No Jeżow został w 1939 aresztowany, później no chyba w 1940 roku stracony, o ile mnie pamięć nie myli, ale to już są detale ważne, kiedy został aresztowany, czyli wyłączony z gry. A Beria, jak mówił, ujawnił to Chruszczow na 20. zjeździe, działając w Musawacie, a Musawat to była taka organizacja tajna, zresztą bardzo w dużym stopniu kontrolowana przez polski wywiad też. To też jest ciekawa sprawa. Doktor Brzeski tym się zajmował, badaniem tego. Ale proszę was, co robi Beria? No najpierw rozprawia się z agenturą niemiecką, którą uosabiał Jeżow, Jeżowy rukawice, Rosjanie. A potem, słuchajcie, jego stosunek do sprawy polskiej. Bardzo ciekawy. I on daje pojęcie o stosunku naszego drogiego sojusznika angielskiego do sprawy polskiej. Otóż oczywiście Niemcy, niemiecka agentura, no to zastosowali metodę Ausrotten, czyli ludobójstwa masowego Polaków. Tam w tym rozkazie Jeżowa jest wyraźnie powiedziane, że trzeba wytępić, dlatego że inaczej nie damy sobie rady z agenturą polską. Uzasadnienie jest bardzo, powiedziałbym, turańskie, czy typowo turańskie. No i co dalej się dzieje? Anglicy go wyślizgują. Już Beria kończy z masowymi mordami.
o czym zresztą bardzo ciekawie pisał Swianiewicz w tej swojej książce W cieniu Katynia. No ale powstaje pytanie, słuchajcie, dlaczego Beria, bo nie kto inny, a on właśnie, był inspiratorem decyzji o tak zwanych mordach katyńskich. Bo to on złożył wniosek do biura politycznego, które formalnie tą decyzję oczywiście podjęło. Ale inspiratorem był Beria. No to jak to tak? Angielski agent, Anglia jest naszym sojusznikiem, przecież, bo to jest 40 rok. No ale tutaj trzeba zobaczyć analizy geopolityczne, które przeprowadziłem w dwóch moich książkach, a najłatwiej dostępne to jest ten drugie wydanie Cybernetyki Społecznej. To jest przedostatni rozdział, taki duży, sto kilkadziesiąt stron. I tam jest wyliczone dokładnie, że Anglia przystąpiła do wojny przede wszystkim z myślą o niedopuszczeniu do sojuszu francusko-rosyjskiego, bo wtedy Francja i Rosja do spółki mogły zniszczyć jeszcze wtedy nie tak silno jak później III Rzeszę Niemiecką. No i Anglia miałaby kłopot znowu z bardzo silnym układem na kontynencie, a Anglia zawsze zwalczała najsilniejszy układ na kontynencie. To jest Konstans od XVIII, co najmniej od XVIII wieku. To pasuje, dlaczego oni ci tak trochę wyłamują z tej Unii Europejskiej. Tak. To się zgadza. Więc strony dobrze, zawsze swoim własnym interesem. No ja nie oceniam, ja tylko że innych ja tylko informuję, proszę ode mnie ocenie oczekiwać. Ja jestem tylko osobowym. Potrzebne to są potrzebne. Informacja, kolega sobie może oceniać. W każdym razie sytuacja była taka, że proszę patrzeć, to jest luty 40 roku. Kierownictwo państwa polskiego na emigracji przebywa we Francji, w Angers. Szefostwo naszego wywiadu również tam przebywa. Anglicy muszą żebrać u Francuzów o tych szyfrołamaczy. Doktor Brzeski ma kserokopię pisma z lutego właśnie, o ile mnie pamięć nie myli, z lutego 40 roku, szef wywiadu brytyjskiego do szefa wywiadu francuskiego pisze, słuchaj, nie możemy sobie w ogóle dać rady z tymi nowymi szyframi niemieckimi, wypożycz mi chociaż na trochę tych Polaków, którzy już mają tutaj wielką wprawę, żeby pomogli nam w tym łamaniu. I to jest z dokładnością do miesiąca, ten właśnie okres. No więc tutaj grozi wzmocnienie Francji. Francja ciągle próbowała się dogadywać z Ruskimi. No i nie po to Anglia przystąpiła do wojny, czy raczej napuściła nas i Francuzów na starcie z III Rzeszą, bez udziału oczywiście Sojuzu, no żeby teraz wzmocniła się Francja i jeszcze Rosja do tego. No, a polscy oficerowie, z których każdy był przeszkolony dwójkarsko i mógł pracować dla polskiego wywiadu, mogli się stać w tym wypadku bardzo cennym łącznikiem między Rosją i Francją. No, a to było sprzeczne z interesami Zjednoczonego Królestwa. Więc oni, no, bardzo im przykro było, ale tu mi się przypomina taki, można powiedzieć, łański dowcip, nie wiem, czy wam opowiadałem kiedyś, jak przed wojną on poszedł na przepustkę i tam uwiódł taką 15-letnią dziewczynę. Rodzice przyszli na skargę do wódcy szwadronu, do rotmistrza. O, rotmistrz się wściekł, mówi, co Ułan z mojego szwadronu? Zawołać mi go tutaj. No Ułan oczywiście, no prawdomówny, nie mógł okłamywać rotmistrza. Przyznał się, rotmistrz mówi,
No i nie żal wam było, przecież to jeszcze dziecko. Będę posłuszny panie rotmistrzu, że płakałem, a chętno żyłem. No to Anglicy też tak z nami postąpili. Dokładnie. Jak ten ułam na przepustce, tylko chodziło o coś gorszego. No i proszę was. A co miały znaczyć niemieckie, hitlerowskie, antypolskie plakaty przedstawiające polskiego jeńca w niemieckim obozie z ręką w gipsie czy w bandażu? No ja pamiętam te plakaty. Anglio, twoje dzieło. Ja te plakaty pamiętam. No właśnie. No to znaczyły, że to angielskie dzieło. No to miały znaczyć. I teraz proszę was. Zauważcie dalszy ciąg tych mordów naszych oficerów. Otóż one trwały do czerwca 1940 roku. Natomiast tych tysiąc kilkuset naszych oficerów, którzy zostali, wpadli w ręce NKWD już w czerwcu 1940 roku, już nikogo nie zamordowano. Nawet słynnego rotmistrza Opińskiego, którego oddział zniszczył kilka, jak nie kilkanaście radzieckich czołgów, a później przeszedł granicę Litwy, był tam internowany. Aha, czyli chodziło o tych, co zostali przyjęci po aneksji państwa bałtyckich. Tak jest, było tysiąc kilkuset naszych oficerów na Łotwie i w Litwie. I w Estonii. I w Estonii, tak, i z nich już nikogo nie mordowano, no więc co? Jak to wytłumaczyć? Nasi historycy w ogóle takich pytań nie zadają sobie. No to jest podstawowe pytanie. Ale na skrytki ich NKWD brało. No tak, ale krzywdy nikomu nie zrobiło. Nawet Łopińskiemu, który na rozkaz swego przełożonego generała Przejdzieckiego podjął grę operacyjną i dostał się do tej willi szczęścia, gdzie był w Machówce pod Moskwą. Czy jak tam się tam nazywa ta miejscowość? Podjął tę grę, tam z Berlingiem był. Odmówił w maju 1940 roku tym oficerom, przedłożono takie oświadczenie przeznaczone do publikacji. To jest bardzo ciekawe, że tam wszystkie tajne zabawy, gry i zabawy to mogą być tylko grami operacyjnymi. W momencie, jak coś jest już oficjalnie publikowane, to już przestaje być grą operacyjną. No i po prostu kazano im podpisać takie oświadczenie, że no, po prostu oni uważają, że najlepszym zabezpieczeniem Polski będzie przyłączenie jej do Związku Radzieckiego, etc., etc. Wszystkim im dali do podpisania, tylko dwóch nie podpisało. Łopieński uznał, że jego zadanie gry operacyjnej kończy się w momencie, jak już chodzi o materiał przeznaczony do publikacji. No co opublikowane, to już się nikt nie wycofa. No i jeszcze jeden major. Odmówili, no to tylko wzięli ich na ubiankę z powrotem. Przesłuchiwał zresztą Opińskiego sam Beria. Było bardzo ładne słuchowisko. Oczywiście puszczone późną noc, a właściwie nad ranem, tylko takie typy, jakie to oglądają, tak. Żeby to, broń Boże, młodzież nie zobaczyła. No i proszę was, Beria go przesłuchiwał. I mówi, panie rotmistrzu, no pan tyle naszych czołgów tutaj zniszczył. Jaki jest główny powód tych pańskich sukcesów? On mówi, bardzo złe dowodzenie po waszej stronie. Beria mówi, oczywiście tak, całkowicie się z panem zgadzam. Ale to jeszcze było wszystko w ramach gry operacyjnej. Natomiast już takie oświadczenie to była zdrada w momencie wypadku wojny. NATO już nie miał żadnych upoważnień i się nie odmówił, ale nic mu się nie stało. Później wyszedł, wybuchła wojna. Umowa. Sikorski-Majski. Wypuszczono go. I bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście też wypuszczono tych z tej Willi Szczęścia z Berlingiem na czele. I co bardzo ciekawa sprawa.
czyli połowa metoda ruskich służb. Wszystko jedno, czy carskich, czy radzieckich, czy obecnych. To jest stara tradycja. Ci wszyscy, co podpisali, nie opublikowano tego, więc to był tak zwany kompmat, materiał kompromitujący. W każdej chwili można to było ujawnić, bez łamania żadnych tajemnic, bo przeznaczone to było do publikacji. No ale jak jesteście grzeczni, to my tego nie publikujemy, ale to jest już nasza dobra wola, a nie żadna tajemnica państwowa. No i ci wszyscy, co podpisali to, oskarżali Łopińskiego i tego majora, nazwiska w tej chwili zapomniałem, o to, że oni właśnie są agentami ruskimi. To też dedykuję Macierewiczowi i innym. Więc proszę was, dopiero, oczywiście ten w korpusie Andersa był kontrwywiad i to nieźle pracujący, który uważał Łopińskiego za postać podejrzaną, rozpracowywali go i dopiero jak wyszedł z więzienia generał Przeździecki i wyjaśnił, że Łopieński podjął działalność w tej willi na rozkaz generała, a w okresie wojny generał jest przyłożonym z tytułu stopnia wszystkich niższych oficerów, podoficerów i żołnierzy. Więc miał prawo mu wydać taki rozkaz. Choć nie był w czasie kampanii wrześniowej jego bezpośrednim przełożonym. No i wtedy się dopiero sprawa skończyła. Berling i jego czeladka byli już spaleni w tym momencie, całkowicie. I oni zdezerterowali z armii Andersa, się poukrywali. A nie mieli innego wyjścia. Tamci... Jak już się rypła sprawa, oszczerstw pod adresem Łopińskiego, to już sprawa była wyjaśniona. Mówię wam, że w tej chwili te wszystkie zabawy w lustracje, w polowania na ruskich agentów są inspirowane przez ruską agenturę. To jest temat dla naszego kontrwywiadu. Po prostu. No ja się kontrwywiadem nie zajmuję, jestem tylko analitykiem. A jest to ciekawy temat do zbadania. Podstawowa zasada. Pierwszy podejrzany to ten, co z donosem o przestępstwie przychodzi. Z polskiej kryminalistyki oczywiście, nie rosyjskiej. W tym wypadku twierdzenie w obecnym układzie, że ktoś jest ruskim agentem albo że był agentem PRL-owskim, to jest donos do obecnych władz. No to pierwsze pytanie, czy pierwsza hipoteza, że ten, co z tym donosem przyszedł, sam jest agentem. I tu trzeba przyznać, opowiadał mi ktoś taką historię, jak do księdza doktora, dyrektora Rydzyka, przyszedł ktoś z donosem, że jeden z jego pupilów to jest agent, a to było w okresie, kiedy Rydzykowcy popierali tę całą akcję lustracyjną i tak dalej. No i przyszedł do niego z donosem, że ten i ten jest agentem. A ksiądz Rydzyk pokazał jej pazur i mówi, w takim razie pan jest agentem. I ten poszedł. Czyli ksiądz Rydzyk dobrze uświadomiony. A chodziło o jakiego? Tamten chciał powiedzieć? A nie, ja nie będę wymieniał nazwiska, bo ja nie mam pamięci. Nie o to chodzi, tylko jakim agentem jest tamten? No takim agentem, jakiego oskarżał tego delikwenta. Chodzi o agenta... rosyjskich służb? No dla nich to jest, to wszystko ruska słowocz. To znaczy służby bezpieczeństwa, espiańskim agentem. Aha, SD. SB, dla nich to ruska agentura. No a w atmosferze takiej szpiegomanii, jak powiedział niemiecki oficer afery, najlepiej czują się prawdziwi szpiedzy. Dlatego usunięto to z obecnego wydania, nie informując, nie kropkując, bo zdarza się wydawanie skróconych, powiedzmy, tekstów, ale trzeba czytelnika informować. Jest to wydanie no, albo wykropkować. Z Giedroycia. No ono jest pełne, bez cenzury. To proszę was, takie sprawy, to jest bardzo istotna sprawa, bo Turańszczyzna zaczęła odbijać, już tu pokazuje, jak te sprawy cywilizacyjne głęboko sięgają, również sprawy wywiadu i kontrwywiadu.
można powiedzieć, że turański wywiad jest bardzo dobry w skali taktyczno-operacyjnej, ale już strategicznej, zawodzi. A dowodem rozpad imperium Dżingis-Hana po śmierci twórcy, rozpad imperium Tamerlana, który to jakoś częściowo budował, rozpad imperium carskiego w czasie I wojny światowej, no i wreszcie rozbudował to w formie ściśle sturanizowanej Stalin. No po jego śmierci jakiś czas się to też rozleciało. No teraz próbuję. Jak nie zmieni metod, czeka go to samo. A ja nie widzę, żeby zmieniał metody, bo ciągle używa anachronicznych chwytów. A tu rakiety ustawia, pułk nowoczesnych myśliwców na Białorusi. To jest wspaniałym... Na naszym lotnisku. Tak jest on wspaniałym strategiem przygotowującym armię rosyjską do poprzedniej wojny. Tak jest. To jest genialny strach, ale no, przedniej wojny. A ta, co teraz jest, to jest inna. Ale on już też tu robi postępy, słuchajcie. Czytałem w prasie jego wypowiedź, gdzie tam cytowano, że stwierdził, że istnieje jeszcze jeden rodzaj szpiega. Szpieg analityk, który nic nie kradnie, nic fotografuje, tylko robi... Analizuje. Analizy. A słowo szpion, mierzawiec, no to jest duże odkrycie już. To już zbliża się trochę do poziomu naszej dwójki z okresu dwudziestolecia. Nie wiem w jakim stopniu blisko, ale postępy robi. No, no bo jest to bardzo zdolny człowiek. Czy to nie jest taki styl i kamuflaż, tak samo jak z tymi resztkami samolotu prezydenckiego, gdzie te działania były po prostu bezczelne, po prostu po to, żeby jeszcze, nie wiem, ośmieszyć, dokopać. To jest, to odnosi sukcesy na skali taktyczno-operacyjnej. Strategicznej się wali. No bo jeśli to rzeczywiście byłby zamach, to prędzej czy później się rypnie. No, na razie najlepszy kamuflaż tego robi Komisja Macierewicza, która coraz ośmiesza temat. A to jeden się przyznał, wielki naukowiec, że blefował publicznie i to zawsze, nie żadnych i to w radiu, więc nie w jakiejś wrogiej rozgłośni, tylko w radiu się sam przyznał. No, drugi znowu... No, ale to nie może mieć na całość... Z drugim znowu to się nijak, Macierewicz się o tyle ośmieszył, że no, ci z kolegów, którzy byli na tej sesji IPN-u, gdzie mnie starano się obsmarować, ale to nawet lepiej przygotowano tę sprawę niż atak na tego profesora Krysa Ciszewskiego. A to było lepiej, no. Kolega był kolega. Ja mam to wszystko nagrane, długo opublikujemy to. No macie. Szykuję to, bo wszystko. Ale to z 2008 tak, roku. Tak, tak. Łącznie z tym moim wejściem smoka. Nie, ja mówię o tym, No bo to wszystko trzeba pokazać, bo tam to tylko fragmenciki. Całość tej sprawy trzeba pokazać. Te towarzystwo, co tam się... Tak, bo tam na początku w ogóle wpuścić nie chcieli pana, tam nikt nie gada, się nie zaczęło. Ale w ogóle chcieli mnie wyrzucić. Dopiero jak powiedziałem, że to są metody III Rzeszy i tymi metodami pracował hitlerowski Rassenamt, też przydzielano, kto jest Żydem, a kto nie, bez wysłuchania delikwenta. Oto tak. Macierewicz tą samą metodę stosował do mnie. Po co tu wysłuchiwać? Wiadomo, że będzie się wypierał. I koniec. No, w każdym razie oni wszyscy dostali, jak pamiętacie, tekst mojego referatu, który wygłosiłem chyba półtora miesiąca wcześniej na międzynarodowej konferencji, w której pokazałem, że metody, które stosuje IPN, który jest instytucją właściwie kontrwywiadowczą, to jest kontrwywiad historyczny. No i w ogóle nasi historycy i nasze
służby są tak niediagnostyczne i to wykazałem tam z fotokopiami tych rubryki w dzienniku rejestracyjnym, jak to się fabrykuje, to napisane było zabezpieczenie operacyjne przy tym wpisie. I tylko tyle ma prawo być. A ktoś wziął, przekreślił, napisał TW i datę 72 rok, ale zrobił to no nieprofesjonalnie, bo zrobił to cienkopisem, a w 72 roku w ogóle u nas cienkopisów nie było. Więc widać, że to w trzeciej RP fałszywka zrobiona. I teraz Macierewicz używa tych argumentów, on dostał do łapy przecież, widzieliście ten cały materiał. Przeze mnie i nie tylko przeze mnie opracowany, podważający tę całą metodologię. I teraz Macierewicz używa tej metodologii. To jest zdolny człowiek, nauczył się, albo ktoś mu podpowiedział, to już nie wiem, ale w każdym razie broniąc mistrza Chrisa Ciszewskiego, to stosuje niektóre moje metody, jeszcze nie wszystkie, ale nie od razu Kraków zbudowano. Więc proszę was, widać Macierewicz stopniuje to. Więc tak czy owak, proszę was, jest to robota wywiadów, a mówię to już wyraźnie, dlatego że niedawno w telewizji słyszałem, jak generał Dukaczewski... Ten z USA. No tak, tak. Ten to jest szampana wypić, jak wygra Komorowski wybory. Ostatni szef w USA powiedział, że w ogóle sprawa tego... No, tej weryfikacji, tego raportu po weryfikacji, to pachnie robotą na rzecz obcego wywiadu. Ja tylko się pytam, dlaczego Dukaczewski dopiero teraz to wyanalizował, bo ja nie miałem najmniejszych wątpliwości od razu. Jak to opublikowano, a opublikowano to w odcinkach w naszym dzienniku, jakby nie było, to nie miałem najmniejszych wątpliwości, kto i po co to inspirował. I każdy człowiek mający jaką taką wiedzę kontrwywiadowczą, chyba Dukaczewski miał, powinien był to wiedzieć. A jak to wiedział, to dlaczego teraz dopiero o tym mówi? No to jest pytanie. No więc to jest proszę was taka sprawa. No, ale wracajmy. Dlaczego ja tak o tej historii dużo mówię? A no bo proszę was, omówiliśmy sobie jeden wyróżnik cywilizacyjny, to znaczy istnienie lub nieistnienie monogamicznej, nierozerwalnej rodziny wyemancypowanej spod władzy rodu. Tośmy sobie chyba omówili dość szczegółowo. A teraz drugi wyróżnik cywilizacyjny według Konecznego to jest, proszę was, opanowanie czasu. Tak, nazwał go Konieczny. Opanowanie czasu. No więc Konieczny tutaj zwraca uwagę, że w rozwoju, w społecznym rozwoju człowieka po prostu mamy do czynienia z dwoma bardzo istotnymi elementami. Po pierwsze to jest opanowanie przestrzeni, długość, szerokość, wysokość, mówiąc popularnie, i po drugie opanowanie czasu. Opanowanie przestrzeni, opanowanie przestrzeni, może ja podyktuję to za Konecznym, opanowanie przestrzeni polega na tym, że człowiek może według powziętego z góry zamiaru, że człowiek może według powziętego z góry zamiaru przecinek dotrzeć do dowolnego punktu przestrzeni, dotrzeć do dowolnego punktu przestrzeni, może według powziętego z góry zamiaru przecinek dotrzeć do dowolnego punktu przestrzeni
dotrzeć do dowolnego punktu przestrzeni i powrócić z powrotem oznaczoną z góry trasą. Dotrzeć do pewnego punktu w przestrzeni, tak? Tak. Do dowolnego punktu przestrzeni. Nie tylko do jednego, ale do dowolnego. I powrócić z powrotem oznaczoną z góry trasą. No, koniecznie zwraca uwagę, że dlatego jest potrzebne znajomość kierunków, posiadanie układu odniesienia, znajomość stosunków poszczególnych odcinków w danej przestrzeni i po prostu opanowanie przestrzeni rozwija intelekt i przyczynia się do rozwoju kategorii prawdy. Ale niekoniecznie dobra. No z dobrem to nie musi mieć żadnego związku. No na przykład wojny gwiezdne. I przyczynia się do rozwoju kategorii prawdy. Ale nie dobra. I teraz z nowej linijki opanowanie czasu polega na tym, od akapitu, tak? Tak, tak. To opanowanie czasu można podkreślić. Opanowanie czasu polega na tym, żeby według własnego zamiaru, przecinek, tu mamy wyraźny element sterowania. Chociaż nazwa sterowanie nie jest używana. Opanowanie czasu polega na tym, żeby według własnego zamiaru przecinek w oznaczonej na to cząstce czasu używam już tego klasycznego, konecznieńskiego języka. Stało się coś, co może być zależne od woli ludzkiej. Stało się coś, co może być zależne od woli ludzkiej. Kropka. Termin odgrywa w czasie analogiczną rolę. Jak meta w przestrzeni. I stanowi kryterium opanowania czasu. Kropka. Podobnie jak opanowanie przestrzeni kształci intelekt, opanowanie czasu wpływa bezpośrednio. Opanowanie czasu wpływa bezpośrednio na rozwój etyki, a zwłaszcza etyki społecznej.
zwłaszcza etyki społecznej. No zaraz podyktuje dalszy ciąg. Wpływa na rozwój etyki. Zaraz odpowiem. Na rozwój etyki. Tak, i co dalej? A zwłaszcza etyki społecznej. Proszę. Wyznaczeniem terminu ogranicza człowiek swoją swobodę. Wiecie, dlaczego piję się w piersi? Bo się dziś spóźniłem ponad ten fragment nie dotyczy. Wyznaczeniem terminu ogranicza człowiek swoją swobodę i tym samym zaczyna panować nad samym sobą. Dziwne ty. No, w moim przypadku... Ogranicza swobodę, a panuje nad samym sobą. Nie? No tak. Panowanie nad sobą to jest ograniczenie swobody. Kto to powiedział? Wolność jest zrozumieniem konieczności. Hegel, a za nim Marx. Wyznaczeniem terminu, człowiek ogranicza, chociaż pewnie Koneczny by nie był zachwycony, że ja takich tutaj antenatów dorabiam. Wyznaczeniem terminu ogranicza człowiek swoją swobodę i tym samym zaczyna panować nad samym sobą. Dalej, dzięki temu wyrabia się wola, dzięki temu wyrabia się wola, to jest klasyczny Koneczny, to co dyktuje. I umiejętność organizowania własnego życia. Czyli to jest zarządzanie czasem. Tak jest. Dzięki temu wyrabia się wola i umiejętność organizowania własnego życia. Przecinek. Umiejętność organizowania czy zorganizowania? Organizowania to jest proces ciągły. Bo zorganizowanie to jest jednorazowy akt, a organizowanie to jest proces ciągły. I tu jest użyte słowo organizowania własnego życia. Przecinek, która z kolei prowadzi do oszczędności czasu. No dalej podyktuję, bo to jest ważne. W imię oszczędności czasu wytwarza się obowiązek terminowego dotrzymywania zobowiązań. Przecinek. Zapobiegliwość. I oszczędności czasu wprowadza się. Wytwarza się. Obowiązek terminowego dotrzymywania zobowiązań. No, gospodarka współczesna bez tego byłaby niemożliwa. Przecinek. Zapobiegliwość. Terminowego dotrzymywania zobowiązań. Przecinek. Zapobiegliwość. Przecinek. Oględność. Wreszcie zdolność przewidywania i planowania życia. Zdolność przewidywania i planowania życia. Zarówno osobistego, jak i społecznego. A nam w tej chwili mówiono, że gospodarka bezplanowa to jest lepsza od gospodarki planowej. Planowa jest bo oni sami planują. To komu? No, oczywiście, bo chodzi o to, żeby planowanie ze szczebla państwowego i kolidowało z tym niskim szczeblem. Przenieść na szczebel międzynarodowy. Czyli wreszcie do Brukseli, do Waszyngtonu. Dokładnie. Czy do jakichś wielkich korporacji. Czyli wreszcie zdolność przewidywania i dalej, i planowania. Przewidywania i
planowania życia, zarówno osobistego, jak i społecznego. O właśnie. Kropka. I teraz z nowej linijki, bo to jest bardzo ważne. Końcowym etapem opanowania czasu jest historyzm. I to słowo historyzm proszę podkreślić, bo tu dopiero zrozumiemy, jaką wagę ma nauczanie historii, ale nie byle jakie nauczanie. Zaraz. Czyli końcowy. Konecznego jest bardzo cybernetyczne w tym miejscu podejście. Końcowym etapem opanowania czasu jest historyzm. A nie historycyzm? Nie, historyzm. Używam terminu koneczniańskiego. I proszę podkreślić to słowo. On wyjaśnia, co to jest. Koneczny ma kulturę poznawczą, więc podaje definicję. Myślnik to jest? Historyzm, podkreślić to słowo. Myślnik to jest świadomość historyczna danego społeczeństwa. To jest świadomość historyczna danego społeczeństwa. To jest świadomość historyczna danego społeczeństwa i wysnuwanie z niej wniosków na przyszłość. O, bardzo. A nie byle jaka świadomość, że tam w roku 645 król Konan pokonał króla Kornaka w bitwie pod Zaborecznem. A to z tego nic nie wynika. No teraz tak szkoła się ciągle. No tak, uczą, oczywiście. Także w tej chwili, jak są wielkie walki o to, żeby przedłużyć czas nauczania historii, to ja jestem indyferentny ze względu na ten cały spór. Dlatego, że tak jak uczą historii w szkole, to dla mnie jest wszystko jedno. Czy będzie tego dużo, czy mało. Ale właśnie tu muszę coś wtrącić, że w latach 90. jak tworzono gimnazjum, to właśnie tak zwani specjaliści też z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym profesor Jerzy Maternicki, a także żona tego masona, profesora Tadeusza Cegielskiego, doktor Katarzyna Zielińska-Cegielska. I teraz w tych dalszych reformach to ma na palce profesor Jolanta Cholińska-Mika, historyk nowożytny. Właśnie robili nową podstawę programową do nauczania historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, po to, żeby to tłumaczyli tak, żeby wyeliminować stare PRL-owskie programy nasączone encyklopedyzmem i żeby się po prostu dzieci, młodzież uczyli na przykład historia swojej własnej okolicy, jakoś to tak zawęzić. No, a potem historia populacji fryzjerów w ich okolicy. No, właśnie to w tym kierunku. Albo praca, piękne prace wtedy można pisać. Piękna praca doktorska była z historii. Wpływ księżyca na rozwój chwyclarstwa w Anglii w pierwszej połowie XIX stulecia na przykład. No psy były do księżyca i wtedy się łatwiej łapało. Wiadomo było, gdzie ten pies wyje i on był zapatrzony w księżyc. Rakasz Goła. To z astrologii. Bardzo fajne prace. Ale wiadomo, że cel był taki, żeby obniżyć poziom nauczania historii, żeby po prostu uczynić z dzieci i z młodzieży tumanów. Proszę pana. I teraz to jeszcze dalej poszło. Był bardziej, żeby nie rozumieć historii wniosków, nie wyciągać. Oczywiście. Czyli antyhistoryzm. A to robią specjaliści, którzy się mają tytuły prof. Dyrychab, a teraz ta ostatnia też prof. Dyrychab, więc tylko historii i do tego jeszcze historii. Że nie można. No więc słuchajcie, historyzm. Od pedagogiki, ale tam to jest historycyzm, a tu jest historyzm. Więc historyzm to jest świadomość historyczna danego społeczeństwa i wysnuwanie z niej wniosków na przyszłość. A czy jest przestrzenizm jeszcze? Nie, to jest czas. Wysuwasz wnioski. Nie, to jest końcowym etapem opanowania czasu. Mój kraj, miasto, kraj.
Nie, to jest końcowy etap opanowania czasu. Tak, tak. Historyzm. Dalej. Wraz z historyzmem powstaje poczucie łączności z tradycją. Wraz z historyzmem powstaje poczucie łączności z tradycją poprzednich pokoleń. Wraz z historyzmem powstaje poczucie, tak? Poczucie łączności z tradycją poprzednich pokoleń. Oraz poczucie obowiązku względem następnych. Kropka. Historyzm umożliwia i przyspiesza postęp, przecinek, pozwala bowiem następnemu pokoleniu, umożliwia i rozwija postęp, tak? Tak. I przyspiesza postęp. Pozwala bowiem następnemu pokoleniu zaczynać w tym miejscu, pozwala bowiem następnemu pokoleniu zaczynać w tym miejscu, przecinek, do którego poprzednie pokolenie zdążyło już, życie poznać i opracować, kropka. Już? Życie poznać i opracować. Kropka. Postęp nie jest możliwy tam, przecież. Gdzie następne pokolenia? Nie mogą korzystać. Z doświadczeń poprzedników. Kropka. Czyli po prostu ci ludzie nas ustecznili. No każdy musi zaczynać. Ale mówię o tych, co ten program tak zarumili, to świadomie, celowo i z premedytacją. Ja nie wiem i to mnie nie obchodzi. Może nie akurat nas. A może są tak zwanymi pożytecznymi ignorantami, a skutek będzie ten sam. I teraz proszę jeszcze jedną rzecz zakonecznym napisać. Historyzm rodzi też zdolność do poświęceń. Doświadczeń poprzednich pokoleń i... Historyzm rodzi też zdolność do poświęceń dla rodziny, dla narodu. A to dynamizuje rozwój etyki. Historyzm prowadzi też do poświęceń, tak? W ten sposób. Rodzi zdolność do poświęceń. Rodzi zdolność, to jeszcze niekoniecznie musi prowadzić, bo to jeszcze musi być wola. A to? Dynamizuje?
A to z kolei dynamizuje rozwój etyki. No i tu słuchajcie, ponieważ my jesteśmy jednak mimo wszystko wychowani w jakimś tam historyzmie takim czy innym, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest bardzo wiele ludów, które nie znają w ogóle historyzmu. I to już pominę jakieś tam takie ludy bardzo pierwotne, ale weźmy wysoko zorganizowane ludy cywilizacji turańskiej. Przecież tam jak przychodzi nowa władza, to następuje reset. No patrzcie, co się dzieje w tej chwili w Korei Północnej. Wuja obecnego władcy. Dokładnie, męża ciotki. No męża jego ciotki. On miał jakieś powiązania z Chinami gospodarcze. No tak mu się zarzuca, ale czy to jest... Ile w tym jest prawdy, to ja nie wiem, bo na razie mamy tylko wersję strony koreańskiej. A to jest tylko komunikat, a nie informacja. W każdym razie jest faktem, że się usuwa z wszystkich oficjalnych dokumentów już młody wszystkie, na przykład zdjęcia, gdzie on figuruje obok aktualnego władcy. Usuwa się z archiwów. Czyli tak mówiło, że jak Kim Jong-il umarł, to ten właśnie wuj faktycznie rządził i wdrażał w arkana, jak się sprawuje władzę, tego właśnie młodego, który... Tak jest, tak. A teraz młody już poczuł się pewnie i... No, powiedziałbym, że nie wiem, czy tak pewnie, bo te wykańczanie konkurentów nie jest dowodem pewności siebie, wydaje mi się. Ze strachu bardziej. Raczej ze strachu, oczywiście. Proszę pamiętać, że pies im bardziej przestraszony, tym mocniej ugryzie, jeżeli tylko może. Więc to nie dowodzi wcale pewności siebie. W cywilizacji turańskiej historyzm nie jest w ogóle potrzebny. Przecież w Imperium Mongolskim nie nauczono historii. Była tajna historia Mongołów. Wyszło zresztą polskie tłumaczenie tej książki pod tytułem Tajna historia Mongołów. To było dostępne tylko dla wielkiego Hama i jego mandatariuszy, upoważnionych do zgłębiania tego, bo tam jakieś były dla nich tak, ale wskazane, Czyngisy, ale już dla plebsu nie. A dynastia Czyngiskana no, tak zrobiła, że Czyngiskan jest, że o Czyngiskanie to trzeba pamiętać, bo to jest ojciec, założyciel, tak, już, a już, pierwszy monarcha i tak dalej. I patrzcie, co się u nas dzieje na naszych oczach. No ja powiem to, co oglądały oczy moje jako świadek historii, tu wam powiem. W okresie przedwojennym niepodległość wywalczył tylko marszałek Piłsudski i pierwsza kadrowa. Już o tych głębszych organizacjach piłsudczykowskich się mówiło mniej znacznie. No jeszcze o POW, to i owszem. Ale to o POW to mówiono tyle, że to aż tam u Jeżowa cały nasz wywiad się nazywa POW. Chociaż POW został zlikwidowany już jako takie, no ostatecznie po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Później, proszę was, marszałek i jego żołnierze wywalczyli niepodległość. Pomina okres wojny, bo to było okupacja, ale przychodzi nowa rzeczywistość i mówi się tak, wszystko co było za sanacji to było złe. No pamiętam taką nawet historię z własnego życiorysu, jak bibliotekę mego ojca, która miała 2000 tomów i przetrwała całą wojnę, w łańcucie była przechowywana na strychu, jak jechaliśmy na ziemię odzyskane, to oczywiście trudno było wozić tyle pak z książkami. I później prosiliśmy tam znajomych, żeby nam to wysyłali. Proszę sobie wyobrazić, że te paki z książkami w 1947 albo 8 roku, z dokładnością do roku wam podaję, zostały
na stacji kolejowej w Łańcucie przez UB zatrzymane, zarekwirowane, niektóre trochę łaskawie oddali, jak to niektóre, a większość zatrzymano i jeszcze się odgrzeszano mojej matce, że niech pani się nie dopomina o to, bo jeszcze pani za to pójdzie siedzieć, bo to są sanacyjne, faszystowskie, no wszystko książki. Chcieli to sami czytać? Prawdopodobnie, prawdopodobnie, albo sobie przywłaszczyć do bibliotek. No więc to sanacyjne było wszystko fuj. Później, proszę was, po 56 roku, oczywiście filmy pokazywały przedwojenne wojsko, przedwojenne stosunki jako paskudne. O Piłsudskim, no to wyszła książka generała Rybaka, w którym on tłumaczył, że był oficerem ostrowęgierskiego Kunszawsztele, a Piłsudski był jego agentem, opisuje to dokładnie. Ta książka wyszła w 54 czy 5 roku. Mam ją nawet. Wydana, była ogólnodostępna. Wszystko B. Przychodzi 56 rok, no trochę zmieniono, to znaczy tłumaczono, że stalinizm jest B, fuj, nie wolno. Wycofano krótki kurs historii WKPB, który miał milion nakładów i uczyli się z niego wszyscy. Ja na studiach się musiałem przez 2 lata uczyć z tego, bo mam zresztą ten egzemplarz historyczny polskiego tłumaczenia. No i tam oczywiście było także uosobieniem zła był Trocki i jego szajka, który współpracował tam z wszystkimi możliwymi wywiadami oczywiście. No a uosobieniem dobra był towarzysz Stalin, który pilnował tej linii marksistowsko-leninowskiej. Przychodzi 56 rok, Stalin fuj, won z tym, WKPB wycofują. Słuchajcie, do jakiego stopnia? Tam powiem już jako praktykujący naukowiec. Otóż jeszcze w 70-tych latach, jak już pracowałem w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych WSP w Kielcach, no i dyrektor był zarazem kierownikiem Zakładu Filozofii. On był logikiem właściwie z zawodu, jeszcze przedwojennym logikiem. Więc znał filozofię nie tylko marksistowsko-leninowską, czyli tak zwaną Marlenę. No i proszę, no tak się to wtedy nazywało. To jest słownictwo z epoki. Marlena i diamat, dialektyka marksistowska. Marlena i diamat. No i proszę was, w 70-tych latach opowiadał mi docent, jak on się nazywał, cholera, no nie mam naprawdę do nazwisk pamięci, może sobie przypomnę. W każdym razie Ptaszyński, docent Ptaszyński, mówi, że znajoma jego doktorantka z filozofii zwróciła się do niego z prośbą: panie docencie, mam na seminarium, dostałem zadanie opracować referat na temat zasad dialektyki marksistowskiej. No i gdzie można cokolwiek na ten temat znaleźć? Docent Ptaszyński mówi tak, znaczy mnie to prywatnie oczywiście opowiadał, ale już w tej chwili mogę z nazwiskiem. Po pierwsze on nie żyje, a po drugie to jest świadectwo epoki. On mówi, proszę panią, ja pani podam jedyną pozycję, gdzie pani znajdzie coś na ten temat, tylko niech się pani, broń Boże, nie przyznaje, że pani z tego korzystała, bo to jest zabronione, wycofane. To jest krótki kurs historii KPB, taki rozdział tam jest już. Nie pamiętam ile stron, prawa dialektyki marksistowskiej. 4 prawa dialektyki marksistowskiej. No i pani to
no, pracuje, to niech się pan nie przyznaje, że stamtąd, bo nie wolno, ale nic nie ma innego, gdyby to było w całości opracowane. Więc dlatego to pani mówię. Ale to była książka nie tylko dla naukowców, akademików, to uczyli... Studentów szkolnych. No nie tylko studentów. Ja musiałem z tego egzamin zdawać w 1953-1954 roku, ale przede wszystkim to było dla aktywu partyjnego. No. Robotnik, chłop, baba musieli się z tego uczyć. Milion nakładów. Proszę was. To zresztą opowiadałem wam, jak jeden z lektorów Komitetu Wojewódzkiego i pracownik tego zakładu filozofii marksistowskiej, bo innej nie miała prawa być, opowiadał mi, jak miał przyjechać lektor z centrali z wykładem dla aktywu partyjnego powiatowego. No i sekretarz powiatowy zwołał i mówi: słuchajcie, towarzysze, tu przyjedzie do was towarzysz lektor KC, żebyście się z tym nie wykupili, macie słuchać, starać się to zrozumieć i przyswoić. No dobrze. Lektor przyjechał, wygłosił wykład, później odjechał i znowu zebrał ten sekretarz swoją czelatkę. Mówi: no i co, towarzysze? Zrozumieliście wszystko? No, towarzysze, no tak jakbyśmy zrozumieli, ale on co chwila mówił do nas, abstrahuje. No, my rozumiemy, że od czasu do czasu towarzysz z Warszawy może nas od chujów wymyślać, ale co znaczy to abstra, to nie rozumiemy. No więc to dla takich było też ten krótki kurs historii WKPB. No może małomiasteczkowcy, nie, to był powiat, ale miasta powiatowe to już to miały swoją nomenklaturę Komitetu Powiatowego, to nie byle kto. W każdym razie, proszę was, no to taki był poziom, ja po to wam to podaję. A opowiada mi to lektor Komitetu Wojewódzkiego. Nie wolna Europa, nie antyustrojowe jakieś elementy. Ja kolega koledze opowiadał. No i proszę was, docent Ptaszyński za jakiś czas spotyka tą młodą osobę, no i pyta się, no jak tam? Udało się? A ona mówi: ach, panie docencie, wspaniale się udało, jestem panu bardzo wdzięczna za to. Uznano, że ja tak głęboko, wspaniale, naukowo to ujmuję, od razu mój autorytet tam nawet nikt nie śmiał pytać, na czym ja się opierałam. No to macie. Taki to był diamat. Po 56 roku. Uznaje, że to z głowy i tak po prostu. Nie, no głębokie studia nad literaturą i tak dalej, i tak dalej. Ktoś nie podaje źródeł, ona to nie może dowolnie szpić. Nie podała żadnych cytatów z tego, tylko nie było żadnych cytatów. Cytaty może i podała, tylko nie podała źródeł. Widzicie, jak to jest, jak się o źródła nie pyta. Czy nie było odnośników i przypisów na ten temat? No nie, no nie mogła robić, bo by spaliła numer, tak powiem. No słuchajcie, ja pokazałem na jednym z moich występów na temat kategorii prawdy, to już nie będę tego opowiadał, bo to macie. W tym roku nagrałem w Poznaniu i to jest. Jak właśnie po 56 roku zaczęto eliminować z logiki pojęcie prawdy i fałszu. Teraz nie ma. No na Fedia. Piszą sraty, jak mówią nasi przyjaciele. Nie, to jest tam jakieś tam jak to się nazywało? Do nagrywania, coś takiego. Słucham? Nie, tam jakieś takie nowe stwierdzenie pan czytał już tam od 1973. Tak, że zachodzi. Zachodzi, tak. Zachodzi, tak. Zachodzi. Zachodzi to księżyc nad ranem, słońce wieczorem, kobieta zachodzi w ciąży, klient zachodzi do sklepu. A teraz to jest zamiast prawdy. No więc proszę was, tak to wygląda. Teraz znowu jest tak, że wszystko, co było w PRL-u, jest pójme, paskustwo, wyrzucić na śmietnik.
komuna wstrętna. Człowiek poprawny politycznie brzydzi się komuną, fu! No i teraz mamy nową wersję. No tak jak wtedy była wersja, że Polskę Ludową to wywalczyła, no najpierw był Związek Patriotów Polskich i pierwsza dywizja, pierwsza armia, później Armia Ludowa. No i w 68 roku to się ukazał podobne, ja nie widziałem tego, tylko mi to relacjonowano w rubryce ogłoszeń. Zamienię szlak bojowy od Berlina, od Lenina do Berlina na 3 dni bitwy w Lasach Janowskich. To tam walczyła Armia Ludowa wspólnie z AK i to było wtedy bardzo modne. Potem proszę was, teraz to jest wszystko w paskustwo. Tak, za PRL-u Armia Ludowa liczyła 50 tysięcy żołnierzy, to teraz Gontarczyk podał najpierw 5 tysięcy, a teraz znajdzie się już 500 wszystkiego, już nie gwarantuję, w każdym razie inny rząd wielkości i to jest paskustwo, nie ma się co zajmować. No sam tego doświadczyłem też, jak urządzili w styczniu tego roku sesję na temat Ligi Narodowo-Demokratycznej, to pominięto autora w ogóle programu, tym autorem oczywiście ja byłem, więc to nie pasowało tam do tego obrazu. I to jest typowa turejszczyzna, słuchajcie. To nawet nie jest bizantynizm. Tam się te kartki podrzucało. To jest zwykła, tak, no ale rozdawał to facet, którego podawał te kartki, facet, co do którego nasze aliczne cztele zbadało jego biogram. To jest facet podejrzany o bardzo podejrzane związki z Niemcami. Ale to jest stosowne. Ale który facet? A już zostawmy nazwisko. Ten, co rozdawał te karty. Ja do nazwisk nie mam w ogóle pamięci. A ktoś chce, to zwróćcie się do Polskiej Myśli Narodowej i to wam wyjaśnią wszystko. Bo to jest kopalnia wiedzy na tematy niemieckie. Oni się w tym specjalizują. No po prostu chcemy poznać naszych kochanych sojuszników aktualnych. To jest wyraz głębokiej miłości, a zwłaszcza historyzmu na odcinku stosunków polsko-niemieckich. No więc tu widzicie, że nawet tak zaawansowana cywilizacja turańska nie doszła do historyzmu. Od tajnej historii Mongołów do tych takich ciągłych zmian. Zobaczycie jeszcze, jak się to może skończyć, a to wszystko pierdygnie za przeproszeniem, to wtedy będzie ustawa o ściganiu zbrodni liberalistycznych, które się nie przedawniają. I teraz, no już nie, można bardzo łatwo napisać ustawy odpowiednie. Prywatyzacja jako jedno wielkie przestępstwo. No i teraz każdy, kto w tym brał udział i tak dalej, no to już jest dla prawników sprawa bardzo prosta. Ale to był dalszy ciąg turejszczyzny. Ale kto to będzie robił? Chińczycy? Żeby opanować... Polscy Turańcy. Tak, zerwałem. No oczywiście. Polscy Turańcy. Żeby opanować przestrzeń, czas, potrzebne jest pojęcie liczby, żeby mierzyć odcinki czasowe, odcinki odległości. Tak, tak, dana cywilizacja nie miała opanowanych podstaw matematycznych, to nie mogła opanować tej planimetrii. Czyli też tak kilogram, jest. Kilometr. Pojęcie liczby jest potrzebne w wielu miejscach. Więc słuchajcie, ale dobrze, czasoprzestrzeni jest konieczne, żeby mierzyć czasoprzestrzeń, potrzebne jest pojęcie liczby. Dobrze zbadane cywilizacje. To im mówi się czasoprzestrzeń. Ale nie istnieje coś takiego. Że się tak mówi, to by. To znaczy według... Nie mam dwóch różnych systemów wartości. Czas z przestrzenią nie ma dużo wspólnego. Nie, to jest jeden obiekt we współczesnej fizyce. Czasoprzestrzeń. To jest jeden obiekt, to nie są dwa. No nie kłóćmy się. Nie gwałtujmy się. Weź jakikolwiek podejście. Nie kłóćmy się o to, bo to... To jest problem pozacywilizacyjny. Do połączenia. Ale właśnie one są połączone. Na tym polega ta rozdzielność. Tak ty mówisz, ale tak nie jest. Błąd semantyczny. Słuchajcie, to jest temat z zakresu już kategorii prawdy, a nie kategorii dobra. Słuchajcie, więc teraz
właściwie tu przy naszym pionie, że tak powiem, w naszej rodzinie tych cywilizacji, bo pomijam Chiny, bo tam to trochę jeszcze jest inaczej, tam oczywiście historyzm jest, ale inaczej trochę ujmowany, ale proszę was, no na Chiny zresztą też cywilizacja turańska miała duży wpływ, choćby z racji niewoli. Dynastia mandżurska to była nasza. Ale mandżurska czy mongolska najpierw? Ujesz najpierw Genghis Khan. Najpierw Mongołowie, potem dynastia mandżurska, też Turańcy, jakby nie było. I tamta historia to taki był. Od 1644 roku do 1911. No, tak, tak. No i proszę was, ale tutaj w naszym obszarze to historyzm po raz pierwszy, tak rozumiany jak konieczny, to pokazuje, pojawił się w cywilizacji żydowskiej. Bo tam przecież Stary Testament to jest dowód historyzmu cywilizacji żydowskiej. I to jest nie tylko kronika wypadków, ale to jest kronika, z której wynikają wnioski na przyszłość. Słuchajcie, no właśnie, mówiliśmy przy kategorii dobrobytu. Pamiętacie, w pięcioksiągu Mojżesza jest bardzo konkretne stwierdzenie, jak we. Będziesz pożyczał wielu narodów pod zastaw, więc unikanie złych kredytów, a sam od nikogo pożyczać nie będziesz. No to jest bardzo konkretny wniosek. Z historyzmu wynikający, bo to dotyczył objawienia, to jak powiedział, no to Mojżesza, ale jako do przedstawiciela narodu wybranego. No i cały szereg różnych innych zaleceń, a które... Sprawa Iranu, przecież z pięcioksiągu jednoznacznie wynika, że Persowie w 539 roku przed naszą erą, czyli kto woli przed Chrystusem, pomogli wygnanym 70 lat wcześniej do obecnego Iraku, do Babilonii, Żydom wrócić do Judei, do Palestyny. Tak. I odbudować Jerozolimę, świątynię, wszystko. Więc współczesny Izrael, siocząc na Iran, no to po prostu okazuje czarną niewdzięczność. Ale to jest inny Iran. To już nie są ci Persowie z tamtego okresu. Znaczy oni znają inną religię. No. A to jest zasadnicza sprawa. Wracając więc do tej sprawy, to nie jest kwestia biologii, to jest kwestia właśnie cywilizacji. Ostatnio jakoś tak powiedział premier Izraela, że on, czy prezydent Izraela, Shimon Peres, że on by się spotkał z tym obecnym Iranu, z Hasanem Rouhanim, zresztą duchownym szyickim. No właśnie, więc proszę was, jakoś to się... Więc po raz pierwszy się pojawia opanowanie czasu, mało tego pojęcia ery. Przecież u Hindusów nie ma pojęcia ery na przykład. Chociaż to też jest bardzo stara cywilizacja bramińska. A u Żydów już jest pojęcie ery, które dowodzi już zaawansowanego opanowania czasu. No więc tu historyzm pojawia się w cywilizacji żydowskiej. Później oczywiście funkcjonuje dalej, czy rozwija się w cywilizacji z tych obecnie istniejących i w łacińskiej, i również w cywilizacji bizantyjskiej. Z tym, że tam, gdzie bizantyjska się stapia z cywilizacją turańską, no to są pewne niekonsekwencje te właśnie, o których Koneczny mówi. Nie wszystkie zresztą cywilizacje znają pojęcie daty. Pojęcia ery nie mieli ani starożytni Egipcjanie, ani też do niedawna nie posiadała ani cywilizacja chińska, ani turańska, w których czasomiernictwo oparte było na cyklach. Czyli dynastia taka, dynastia śmaka. Tak.
wprowadzenie do chronologii pojęcia ery stanowi dalszy kolejny etap opanowania czasu i to miało miejsce w Rzymie. Pod wpływem Rzymian też wprowadziła pojęcie ery cywilizacja żydowska, która już czas miała w pewnym stopniu opanowany. Pojęcie ery też wprowadził islam, hedżra. A z islamu przejęła cywilizacja arabska i niektóre kultury cywilizacji turańskiej. No tu znowu pamiętajmy, że cywilizacja arabska nie jest jakoś biologicznie akurat związana tylko z plemionami arabskimi. Ona funkcjonuje również w innych społecznościach. Czyli pojęcie ery wprowadziła cywilizacja łacińska. Wprowadziła... Kto wprowadził? Rzymianie. Rzymianie. I pod ich wpływem cywilizacja żydowska. A potem arabska. Tak. Potem, ja zawsze się nie, wydarzyła. Potem islam. Hedżra przecież. A z islamu przejęła arabska i częściowo turańska. Czy niektóre kultury cywilizacji turańskiej. Niektóre właśnie kraje arabskie miały cywilizacje współczesne, nawet miały cywilizację turańską, a nie arabską. W ogóle od stopnia opanowania czasu, jak Koneczny twierdzi, zależy szczebel rozwoju danej cywilizacji we wszystkich dziedzinach. Kolejnym, jeszcze mamy trochę czasu, kolejnym trzecim wyróżnikiem jest stosunek do prawdy. I to jest wyróżnik, który ja dodałem u Konecznego. Temat jest omawiany, ale nie jest wymieniony ekstra jako wyróżnik cywilizacyjny. Ja to dodałem pod wpływem oczywiście cybernetyki, a zwłaszcza społecznych zastosowań cybernetyki. Stosunek do prawdy. To jest z cybernetycznego punktu widzenia kluczowe i właściwie tylko przez szacunek dla Konecznego nie wymieniałem tego na początku, żeby nie wyszło, że ja się tu panoszę nad Konecznym. Ale cybernetycznie rzecz biorąc, oczywiście stosunek do prawdy jest podstawą, bo najpierw muszą zajść procesy poznawcze, a potem decyzyjne. A potem wykonawcze. A potem wykonawcze, oczywiście. I tu podyktuję. Oczywiście to nie jest sprzeczne z Konecznym, bo Koneczny dużo o tym pisze. Ale nie doszedł do tego, żeby ująć to jako osobny, decydujący wyróżnik cywilizacyjny. Więc ja tu mówię tak jak za czasów PRL-u tłumaczyłem, że to cybernetyk, prawdzie o cybernetyce towarzysz Marks nie pisał, ale to jest to, co miał na myśli, kiedy pisał co innego i tu idzie autentyczny cytat z Marksa. To możecie w przedmowie, bo takie rzeczy dawałem do przedmowy, no nie do mięsa, nie no, w tym właściwym tekście o mnie. Są cytaty z Marksa, Engelsa czy Lenina, to one tam są potrzebne. No, jak omawiam socjotechnikę działań partii politycznych i są cytaty z Lenina, to nie dlatego, żeby się cenzurze przypodobać, tylko Lenin był socjotechnikiem dużej klasy. No ale powiedzmy cybernetyką się nie zajmował, bo i wtedy nie uprawiano, wobec tego po prostu to jest cytat taki z pamięci, powiem, że filozofowie opisywali świat, a nam chodzi o to, żeby go zmieniać. Koniec cytatu. To jest właśnie typowe cybernetyczne podejście. Zgodnie z prawdą, ale to już dałem do przedmowy. Możecie sprawdzić przedmowie do pierwszego i do drugiego wydania. Jak najbardziej słuszne stwierdzenie. Teraz wszyscy na tego Marksa jadą, psy na nim wieszają, ja się wcale nie odżegnuję od niego i od cytatów
świętych ksiąg. Proszę was, więc tutaj zacytuję siebie. Podstawę nauki porównawczej o cywilizacjach. Czy to już było w tym wydaniu samizdatowym w 1968 roku, ale tutaj się posługuję tym z 1996. Chodzi o to, tłumaczę, co w tym stosunku do prawdy jest takie istotne. Chodzi o to, czy dana cywilizacja posiada pojęcie prawdy, traktowanej jako bezwzględna wartość etyczna. Czy istnieje pojęcie prawdy obiektywnej, istniejącej niezależnie od tego, czy ją znamy, czy nie? Prawdy obiektywnej. Istniejącej niezależnie od tego, czy ją znamy, czy nie. Do Turańskiej na przykład się uważa, że jak o czymś się nie mówi i nie wiemy, to to coś nie istnieje. I to nie tylko w Turańskiej. Niezależnie od tego, czy ją znamy, czy nie. Wartość ta jest dostępna dla każdego. Kropka. Bez tak rozumianej prawdy historycznej nie może istnieć historyzm. Rozumiano oczywiście po koneczniańsku. No weźcie teraz taka sprawa. Wrócę do przykładu historycznego, ale przykładu, z którego mogą wynikać wnioski. Na teraz i na przyszłość. Wracam do sprawy Belli, której nie dokończyłem. Nie wiem, czyście zauważyli, że postawiłem pytanie. Cóż to się stało za cud, że ten sam Beria i to samo biuro polityczne, bo nic się tam nie zmieniło, które jeszcze w maju i na początku czerwca 1940 roku mordowało naszych oficerów, wszystkich, nagle w drugiej połowie czerwca zaprzestało radykalnie tych procedur i tych tysiąc kilkuset naszych oficerów, co wpadły w ręce NKWD, to już nikogo nie zamordowano. Niemcy podbili Francję, Luksemburg, Holandię i Belgię. A no właśnie, to historyk się kłania, właśnie historyk tam zaprezentował historyzm. Otóż o co chodzi? I w związku, Francja jest już złamana, więc nie stanowi dla Zjednoczonego Królestwa już żadnej konkurencji. A polskie władze i polski wywiad ewakuowały się do Wielkiej Brytanii. I w tym momencie ci oficerowie, którzy jeszcze miesiąc wcześniej, proszę nie wchodzić. Może to duch. Ci oficerowie, którzy jeszcze przed miesiącem, kiedy jeszcze Francja była w pełni sił. Proszę. Dzień dobry.
Dobra. Ja mam pytanie, bo po prostu się zgubiłem. Mam tutaj dostarczyć pieniądze na świętego Bonifacego 9, to jest kościół. No to jest tak, ale jest. Kto za właśnie to jest najgorsze, że nie napisali go budynku. Myślałem, że dobrze trafiło, ale to nie. Nie, nie, weźmie nic nie zawarł. Może do furty klasztornej. Tak, najlepiej. Tak. Albo ktoś z chórku, naprzeciwko sala. A do tej furty jak trafić? Znaczy trzeba zejść dwa piętra niżej, wyjść. Będą po prawej schody i po lewej, i trzeba skręcić w lewo i w prawo. I iść w stronę wyjścia na ulicę Kaspijską, w pewnym czasie będą schody po prawej stronie, a najpierw się przejdzie pod łącznikiem. W kierunku tam, gdzie jest parking samochodowy, to naprzeciw. Dobra, dziękuję bardzo, przepraszam. Jak nie, to ja jedną porcję kupię. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się stało właśnie w czerwcu. Tak cirka w połowie czerwca. Ci oficerowie, którzy jeszcze w pierwszej połowie czerwca mogli być niebezpiecznym kanałem wpływów francuskich w Rosji, nagle stały się kanałem wpływów angielskich. No i tutaj już oczywiście angielski agent Beria ich chroni jak najbardziej. To już, i ochronił skutecznie, oni sobie później wszyscy, co chcieli wyjść, to wyszli bronić interesów brytyjskich w Persji. Właśnie, a później... No tam była tutaj sytuacja, ponieważ szach Reza Khan Pahlavi... Nie, no zostawmy szacha. Szach nie miał współpracował... na politykę brytyjską, nie miał wpływu. Ale on chciał współpracować z Niemcami, z Włochami i z Japonią. No chciał, ale już wtedy... Skutek był taki, że nastąpiła inwazja kraju. Od północy Armia Czerwona weszła w grudniu 1941 roku. Część, a od południa Anglicy. Brytyjczycy. Tak, tak, tak. Później razem z Amerykanami. Tak jest. I Han, znaczy Reza Shah Pahlavi został zmuszony do abdykacji. Już Reza mógł sobie rezać po chlebach. Jego syn Mohammed Reza Pahlavi został szachem, ale do 1946 roku Iran był podzielony na strefy okupacyjne, tak, i okupowany właśnie. I dlatego ta konferencja w Teheranie, która była na terenie okupowanym przez Związek Radziecki, mogła się tam odbyć. I w ambasadzie radzieckiej się odbyła. Tak, dodatkowo. Więc proszę was, tu widzimy, no, historycy w ogóle sobie takich pytań nie zadają. No jeżeli ten Stalin i ten Beria byli nastawieni na to, żeby tylko mordować tych wszystkich polskich oficerów, no to dlaczego nagle w czerwcu, co Beria poszedł do spowiedzi i pop spowiednik mu kazał w ramach zadośćuczynienia, że zaraz Beria do spowiedzi, no nie, no ja pokazuję to jako no, na przykład no, sensowne tłumaczenie. On był Żydem Ingrelskim. On był internacjonalistą. Z Kaukazu. Mojego, jak trzeba było, to Żydów mordował bez różnicy narodowości, wyznania i tak dalej. On był Międzynarodowy, tak. Pochodzenie tu nie miało akurat nic do... To Stalin mógł iść do spowiedzi. No Stalin mógł, ale nie chodził. Nie chodził do spowiedzi. Więc proszę was, tak czy owak, bez zrozumienia tych tajnych rozgrywek, takie ważne, jakby nie było pociągnięcia, są zupełnie niezrozumiałe. Zwłaszcza, że to jest przecież 40 rok, to jeszcze sojusz radziecko-niemiecki cały czas trwa. No panie docencie, po tym co ja od pana słyszę, to chyba nie jest do zrozumienia cała historia świata bez zrozumienia tajnych rozgrywek. No pewnie. No tak, oczywiście. Tylko to trzeba mieć odpowiednie archiwa fakty. Archiwów jest bardzo dużo, tylko trzeba umieć analizować. Właśnie. Kłania się, jak się zna klucze. Kłania się prezydent Putin. Analityk jest potrzebny. Jest bardzo dużo wiadomo, przecież te materiały... No. A właśnie dzisiaj jest kolega się śmieje. No o 22.25 no będzie film dokumentalny. Bywszy towarzysz, a dziś prezydent zna się na tych sprawach. Antyputinowski o tym, jak to przygotowywali się do Olimpiady Zimowej w Soczi. Wszystko, takie głupoty. To wszystko taktyczne, operacyjne, ciekawostki. Trzeba Putina jeszcze nam zawiedzić to potem. Słuchajcie, teraz jeszcze na koniec wam tu powiem. Jak do tych spraw podchodzą w różnych cywilizacjach? Ano, wrócę do mojej ukochanej mieszanki turano-bizantyjskiej.
stosunek już na wysokim szczeblu rozwoju tej cywilizacji, kiedy dominowała bizantyjska cywilizacja w Rosji, car wszech Rosji, król polski, wielki Kniaz Finlandzki, etc., etc., Mikołaj I ujął w następujących słowach, cytuję za Wiktorią Śliwowską, to tak, specjalistką od tych spraw, książka źródłowa Mikołaj I jego czasy. Cytuję, jedynym celem studiów winno być nauczenie młodego człowieka lepszego wykonywania swych obowiązków służbowych. Z punktu widzenia państwowego szkoła wyrządza czasami więcej szkody niż pożytku. Ucząc chłopów czytać, umożliwia im poznawanie złych książek. Koniec cytatu. Jest inny sposób nie wydawać tych złych książek. No, tego cenzura była. Dalej, proszę was. No w ogóle dostojnicy mikołajowscy widzieli w oświacie kardynalne źródło zła trapiącego Rosję i niejaki Leoncjusz Dubelt w swoim dzienniku notuje tak, że w Rosji uczeni, tu cytuję znowu za Śliwowską, w Rosji uczeni winni postępować jak aptekarze, wydawać wiedzę jedynie na receptę rządu. Koniec cytatu. A minister oświaty Aleksander Szyszkow otwarcie wyznaje, że, cytuję znowu za Śliwowską, nauki są pożyteczne tylko wtedy, gdy się ich używa w miarę, podobnie jak soli, zależnie od stanu majątkowego i potrzeby uwarunkowań stanowiskiem. Więc tu widzicie już nawet... Jeszcze tak trochę feudalnie. Nawet udało się teraz to wprowadzić. Im no większy majątek, tym większa wiedza. No takie feudalno-kapitalistyczne. No więc proszę was, tu mamy piękne i to nie jest konieczne, to jest już spoza koniecznego stwierdzenia, więc mamy niezależne źródło, czyli porównanie tego z koniecznym, to już jest informacja. No, na przykład myśliciel hinduski Rabindranath Tagore w swojej książce pod tytułem Nacjonalizm pisze, cytuję, życie oparte na wiedzy jest powierzchowne i goni za sukcesem. Za sprawnością i za dokładnością matematyczną, pozostawiając poza granicami swojej kalkulacji lepsze pierwiastki duszy ludzkiej. Koniec cytatu. Wielbiony Rabindranath Tagore. I proszę powiedzieć. Noblista hindusa. No tak, tak, noblesse oblige. I słuchajcie. No jasne, na Górnym Mokotowie. Tak jest, tak. Włoski. Tak. Słuchajcie, ale pokażę wam, że to cywilizacja bramińska według nomenklatury. Ale mi się zdaje, że on się mylił, szczerze tak, mówiąc. Ja tylko jestem zasobowym źródłem informacji, co ja będę mówił, co się mylił, co się nie mylił. Cytuję i koniec. Pan niech sobie sam to ocenia. No i teraz noblistę będę tu krytykował. Chcą to rytet, na kolana. Słuchajcie, więc tu widzimy, o ile bardziej rozwinięta pod tym względem jest cywilizacja żydowska w stosunku do bramińskiej. No, Rabindranath Tagore to typowy przedstawiciel cywilizacji bramińskiej. Natomiast w cywilizacji żydowskiej, no, w Starym Testamencie jest stwierdzenie, że Pan Bóg stworzył świat według liczby, miary i wagi. Więc patrzcie, jaka precyzja. Wprawdzie w alfabecie hebrajskim nie ma liczb, ale za to litery. Każda litera ma wartość liczbową. I z tego wychodzi no, gematria hebrajska, która jest niesłychanie rozbudowana. Profesor Wierciński w ogóle w ostatnich latach swojej twórczości się głównie tym zajmował. No i były bardzo ciekawe sytuacje, bo najbardziej doceniali te sprawy oczywiście Żydzi, którzy chodzili na jego wykłady, bo to on był najlepszym w Polsce znawcą w owych czasach. No i w końcu tak się spodobał, że chcieli go wybrać chyba prezesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. On mówi, no słuchajcie, zlitujcie się do Goja wybierać na prezesa TSK Rzędu. No to wybrali go wiceprezesem. To bardzo, bardzo ciekawe sprawy, prawda? No, ale jak to zestawimy, słuchajcie,
stwierdzeniem pana Szenicera, który przez wiele lat był dyrektorem cmentarza żydowskiego w Warszawie. I pan Szenicer stwierdził, i to jest publiczna wypowiedź, że wśród tych obecnych, no nazwijmy to urzędowych Żydów, tych, co tam należą do tych różnych tych, to prawdziwych Żydów jest jakieś 15%, a reszta to są brzydkie słowa. Ja nazywam to inaczej. Biurokratyczne imitacje Żyda, biżowcy. To ten, który w pierwszej połowie lat 90. wilczurami gonił skinheadów. A to ja nie wiem. No dobra, kochani, ale już musimy kończyć zgodnie z tym, co kolega nam tu powiedział.